Partnerem dzisiejszego odcinka jest PWN i będziemy rozmawiać o cyberbezpieczeństwie. Żeby właściwie przedstawić Wam temat, mamy przed sobą książki, które otrzymaliśmy dzięki właśnie PWN i na tym będziemy dzisiaj bazować. Ale to nie tylko my jesteśmy obdarowani. Także i Wy będziecie obdarowani, dlatego że możecie skorzystać z kodu rabatowego Piątki Po. Oczywiście wpisujecie Piątki Po i dostajecie 28% rabatu w księgarni PWN, nie tylko na książki IT. Także nie tylko my możemy być merytoryczni z książkami, ale i Wy. Kod jest ważny do końca listopada, znajdziecie go również w opisie oraz w opisie znajdziecie link do księgarni internetowej PWN, gdzie możecie kod wykorzystać. A teraz zapraszamy na odcinek. Mateusz, na początek wytłumacz się, dlaczego wybrałeś książkę, która ma w nazwie Grafia, gdzie myślałem przez chwilę, że to będzie Geografia. Myślałem, że powiesz, jak mogłeś kupić książkę, która ma krypto w nazwie. No właśnie, w ogóle. To jest o krypto. To nie jest o krypto. Nie jest. To jest o kryptografii. Jest, ale tym właściwym krypto. Ale to jest tym, kurs. Tym legitnym. Krótki jest kurs. Tak, dokładnie dlatego ją wybrałem, więc ja wybrałem książkę Krótki kurs kryptografia i wybrałem tą książkę, ponieważ szukałem książki na bardzo konkretny, specyficzny temat i w miarę zwięzłą właśnie taką, że przeczytam ją i mam pewien temat opanowany. I mogę powiedzieć, już jestem znawcą. Trust me, I'm an engineer with epic skill and epic gear. Ha, właśnie nie, ja zaraz powiem, do kogo ta książka też jest skierowana, jak będę ją opisywał. Ale powiem Ci, że miałem właśnie podejście do kryptografii wcześniej. Przyznam, że kiedyś, jak się uczyłem programować, wiesz, miałem pierwszy podejście. Cezara zrobiłeś? No, to pierwsze, nie? To zawsze jak cokolwiek, każda książka o kryptografii ma szyb Cezara, nie? Standard. Bo łatwy do zrozumienia. Łatwy do zrozumienia, tak. Natomiast ja wcześniej się zraziłem, bo moje poprzednie podejście po prostu zabiło mnie ilością szczegółów matematycznych i systemów informatycznych i to dla mnie było za dużo. Ja mówię, ja chcę wiedzieć, jak dobrze hasło zapisać w bazie danych, natomiast ja uczę się tutaj o nie wiadomo o czym i muszę przyznać, że ta książka, taki mały spoiler, taka nie jest. Ma pewien poziom szczegółów, ale nie taki, który Cię przytłacza i ma również fajne przykłady zastosowań. To zaraz zweryfikujemy Twoją wiedzę, Mateusz, po tej książce. To powiedz teraz, dlaczego Ty wziąłeś filozofię, Miłosz? Ciebie o książki filozoficzne bym... A właśnie, tu chodzi o filozofię, czyli o proces myślowy, który się tu pojawia. I to jest filozofia cyberbezpieczeństwa Łukasza Olejnika i Artura Kurasińskiego. Wiesz, jaki mam problem z książką, gdzie tworzą dwie osoby? Że nie wiem, kto napisał jaki rozdział. A to jest ważne? No kurde, bo mam jedną rzecz, do której się przyczepiłem. No. To powiem o tym później. Ale no, chciałbym wiedzieć, kto jest autorem tego. A nie, okay, że to wspólne, zbiorowe. A już nie mówię o tych dziełach, gdzie tworzy to 16 osób. Bo są i takie. No dobrze. I tutaj, no ja lubię bezpieczeństwo, security, w ogóle w IT i tak dalej. I od czasu, kiedy zaczęła się wojna, nie mówię, że 2014, bo ona się zaczęła w sumie 2014, ale od marca, to zacząłem się interesować tym, co się faktycznie dzieje, bo coś dużo było treści w ogóle takiej o cyberwojnie, o atakach i tak dalej, że wojna już nie będzie taka normalna, że czołgi będą atakowały i tak dalej, co okazuje się, że trochę bardziej drony może się pojawiły, bardziej aktywne w tym wszystkim, ale tutaj jest zwrócenie uwagi na to, jak to wygląda w ogóle na poziomie państwa, na poziomie międzynarodowego, takich ministrów, co taki szary minister, nie wiem, czy szary minister, kolorowy minister. Ja nawet widzę kredki jakieś... kolorowe kredki. Kolorowe kredki widzi. Są po prostu... może zrobić i tak dalej. Też jest trochę o takich prywatnych rzeczach, na co można zwrócić uwagę. I powiem Ci, że ta książka miała nie przerazić, a mnie przeraziła. A miała Cię uspokoić. Tak, miała uspokoić. Ale to mogę powiedzieć, bo celem tej książki w ogóle to jest to, żeby zrozumieć, co jest naprawdę ważne, a co nie jest ważne, czym powinniśmy się ekscytować, a co powinniśmy powiedzieć hola hola, ale to tylko takie wyolbrzymienie. To taka hiperbolizacja tego. Dobrze. Czyli ja mam raczej właśnie książkę o takich podstawach, o tym, jak działają systemy, o bezpiecznej komunikacji, łączności, przekazywaniu wiadomości. Natomiast Ty masz już tak trochę szerzej, w ogóle o całym podejściu, tak bardziej globalnie, o filozofii. Tak. I jak tak naprawdę to na świecie działa. Tak. Mam zacząć opowiadać o swojej książce, czy Ty najpierw? Ja zacznę, bo mi się wydaje, że moja da dobre podstawy. I ja opowiem
gdzie się moja książka kończy, bo mi się wydaje, że ona się kończy w takim momencie, w którym... Moja się zaczyna. Dokładnie. Jezus! Jakie? A się zmeczowaliśmy, Mateusz, jak na Tinderze. Ja mówię ci, kiedyś powstanie Tinder dla programistów. No już jest taki. LinkedIn. Nawet Karola rozśmieszyło. No dobra, opowiadaj, Mateusz, bo chciałbym chętnie dowiedzieć się, o co chodzi z kryptografią. Dobrze, to może opowiem na początku, o czym jest ta książka i jak została napisana, bo myślę, że to jest ważne, bo książka w tytule ma, że to jest krótki kurs. Książka jest oparta o kursie prowadzonym na studiach magisterskich na Uniwersytecie Londyńskim. Dlatego na początku też o tym, co wspominałem, trochę miałem obawy, czy ta książka nie będzie zbyt akademicka, nie wejdzie w zbyt duże szczegóły, ale muszę powiedzieć, że nie, moje obawy były bezzasadne. Książka jest napisana w bardzo przyjazny sposób i zresztą ma też na pierwszych stronach od razu napisane, że ma ona nietechniczny charakter i została napisana przede wszystkim z myślą o laikach. Jeżeli jesteś matematykiem lub informatykiem, to masz pozycje, które na pewno będą dla ciebie bardziej odpowiednie niż ta. To powiem ci, że już mnie zainteresowałeś. Tak. Chociaż z drugiej strony muszę powiedzieć, że jest pewien w książce taki dodatek, jest taki rozdział czy akapit, który się nazywa dodatek i który zawiera liczby binarne i arytmetykę modularną. Czyli trochę w te szczegóły wchodzi. A, to tam lajcik. Ja myślę, że dla takiego laika na zasadzie, jeżeli ktoś, no nie wiem, nie miał może na studiach informatyki, albo informatyki, jakiejś matematyki może, albo... To chyba co, to jest dyskretna matematyka? Nie. Może, nie pytaj szczegółów, bo ja mam niekompetentne. Ja teraz też. Ale może na matematykę. Jakby pewne rzeczy jednak trzeba mimo wszystko wiedzieć. Więc dla laików, ale z drugiej strony są pewne szczegóły, z których trzeba sobie zdawać sprawę. Ale jednak książka właśnie mówi również o bezpieczeństwie i o zastosowaniu w praktyce kryptografii, czy to w systemach, czy to w życiu codziennym też. Więc ma taki fajny miks między szczegółami, trochę historii, trochę szczegółów implementacyjnych i potem na końcu zastosowanie, co mi się bardzo właśnie podobało. Co warto jeszcze zaadresować? Książka pochodzi z serii The Oxford Very Short Introduction Series i została oryginalnie wydana w 2002 roku, natomiast tłumaczenie polskie jest z tego roku. Dlatego też się zastanawiałem, czy książka będzie nadal aktualna i muszę przyznać, że również tutaj jestem pozytywnie zaskoczony, bo ona nadal jest aktualna. Myślę, że te zasady, te główne jakby zasady kryptografii, tego jak działa, są jakby nadal, może ponadczasowe bym powiedział, że nie, bo to się nadal trochę zmienia. Są dwa tematy, które wymagały być może aktualizacji i o nich też autorzy czy tłumacz wspominają. I to jest, że jesteśmy coraz bliżej komputerów kwantowych i jak myślimy o różnych szyfrach, czy algorytmach szyfrujących, musimy coraz bardziej brać pod uwagę te komputery kwantowe oraz podpisy cyfrowe stały się jednak popularne, a wtedy jeszcze aż tak nie były. Poza tymi dwoma szczegółami książka jest nadal super aktualna. W ogóle myślę, że jeżeli chodzi o książki takie techniczne i takie mówiące o jakichś rozwiązaniach technicznych, one myślę, że będą i tak ponadczasowe. Jest kilka książek, kilkanaście pewnie książek, takich, które są z lat 70. w ogóle i tak dalej, na przykład o DDD jak są i tak dalej, to one i tak są teraz aktualne w ogóle. Teraz ludzie odkopują, mówią, Jezus Maria, to jest to. A to już było przecież 50 lat temu. Wracamy do podstaw. To są wszystko, to jest abstrakcja zbudowana na abstrakcji, a jedyne to, co istotne, jest tam gdzieś u podstaw. Tak. Prawdziwy filozof z siebie. Dobrze, więc wspominałeś o szyfrze Cezara, jeżeli dobrze odmieniam. Oczywiście jest. Potem też przechodzimy przez superszyfrowanie, czyli jakby zastosowanie kilku technik. A powiedz Mateusz, skoro to jest tłumaczenie z angielskiego na polski, jest coś takiego, co cię uderzyło na przykład, że takie, nie wiem, niefajne to tłumaczenie na przykład. Właśnie nie. Właśnie to jest takie nie. Śmieszne po prostu. A nie, to nie. Jest jedno takie tłumaczenie, ale to bym musiał je znaleźć, ale muszę powiedzieć, że tłumaczenie jest fajne, bo jeżeli jednak czytając w internecie różne informacje, jakby ucząc się, robiąc kursy o programowaniu, robię to zawsze po angielsku, dlatego że ja wiem, że jak i tak przejdę do dokumentacji danego narzędzia czy języka, muszę znać te same wyrażenia po angielsku, bo nie zawsze jest one tak bezpośrednio tłumaczone i coś przy tym. Też one nie oddają. W ogóle. Nie dałem. Natomiast tutaj wszystkie tłumaczenia polskie mają od razu w nawiasie odpowiednik angielski, co mi się bardzo podoba. Okay. Więc jeżeli trafisz, będziesz czytał podobne teksty później w internecie po angielsku, to od razu wiesz, jak one się rzeczywiście też nazywają. W kontekście tłumaczeń znalazłem właśnie jeden fajny przykład. Miłosz, czy wiesz, co to jest wyczerpujące poszukiwanie kluczy? Tak, to jest brute force. No dobra, oczywiście, że wiesz. Znawca bezpieczeństwa. Dobrze, ale tak naprawdę kilka ciekawych rzeczy, które moim zdaniem ja wyciągnąłem z tej książki i mam nadzieję, że zachęcą was również do przeczytania jej. Oprócz zakładki.
Miałeś zakładkę? Nie, nie miałem. Nie masz darmowych zakładek? Nie, ale wiesz co, ja jako zakładki używam zawsze kart Magica w ogóle, bo mam ich tyle po całej chacie, że idealnie. A, no dobra. Zakładki. Ale w ogóle ja polecam zaznaczać sobie w książkach i pisać po książkach. Ja mam po podkreśleniu. To nie, ja pisanie po książkach, to ołówkiem tylko. No właśnie nie, powiem ci Miłosz, a dobra, znowu będzie dygresja, ale niech będzie. Wiem, że nie powinienem, ale olewka. To jest dla mnie świetna metoda nauki, bo ja zapamiętuję, jak podkreślam, zaznaczam i potem mogę do książki wrócić i zamiast wertować ją i szukać tego, co mi się przypomniało, to ja po prostu mam tych zakładek tutaj ile? Z 10 maksymalnie, więc mam 10 punktów do sprawdzenia i znajdę to. Czy Mateusz, to jest książka, którą można czytać od deski do deski? Tak. Okay. Generalnie tak. Ona też jest krótka, no jak ile ma stron? Mówi, 160. Dobra, foncik 15. Nie, dobra, 13. Kilka ciekawostek, żeby was zachęcić. Jedziemy dalej. Wiesz, jaki jest w ogóle najbezpieczniejszy szyfr? Który zapewnia największe bezpieczeństwo w komunikacji między dwoma osobami, żeby zachować to zaufanie? To jest szyfr jednorazowy, ale przez sposób, i tu wam nie powiem dlaczego, przez sposób jakby jego implementacji jest on niemożliwy właściwie do wykorzystania praktycznie w przypadku przesyłania wiadomości. Zapytałbym dlaczego, ale nie wiesz. Nie, mam zapisane, ale już byłby odcinek za długi. Tak naprawdę takie ciekawe stwierdzenia, które też padły, że największym wyzwaniem nie jest to, żeby dobrać odpowiedni szyfr, żeby to zaprojektować, ale największym wyzwaniem dla bezpieczeństwa jest generowanie kluczy, ich dystrybucja, składowanie, niszczenie, deaktywacja, jakkolwiek to nazwać. Mhm. A w ogóle, wiesz, co jest ciekawe? Ja powiem ci, że to jest coś, co wiem. Mózg ci zlasowało. A mi zlasował mózg. Słuchaj, wyobraź sobie sytuację, w której szyfrujesz wiadomość. Tak. Zaszyfrowana wiadomość jest szyfrogramem lub kryptogramem. Tak. Czy kojarzysz sytuację, w której jak zaszyfrujesz wiadomość, to nigdy jej nie deszyfrujesz i nie odczytujesz? No raczej staram się, żeby wiadomość była taka, żeby przez drugą stronę mogła być odczytana. No właśnie, a powiem ci, że wykorzystujesz to codziennie. Przechowywanie haseł. Bo zawsze wpisujesz hasło, szyfrujesz je i porównujesz kryptogramy. A właśnie w bazie danych przechowując kryptogram, on idealnie, żeby był nie do odszyfrowania. Tak. Nie? I ja też właśnie niby to wiem, a z drugiej strony nigdy nie myślałem o tym w ten sposób. To jest racja. Mateusz, zmieniłeś mój światopogląd. I taka ciekawostka. Jak generujesz klucze SSH, tu też jest fajnie opisane właśnie systemy z kluczami publicznymi i prywatnymi. Nareszcie ludzie będą wiedzieć, co to jest publiczne, co prywatne. Jak to działa. I jak je generujesz w konsoli, to otrzymujesz kod, który ma w nazwie RSA. Nie? To jest taki szyfr wykorzystywany. Tak. Jest też opisane, dlaczego to jest RSA i od czego jest ta nazwa, więc też zachęcam do sprawdzenia tego, nie będę tego mówił. Więc właśnie przechodząc już do twojej książki. Książka się kończy na tym, że autorzy dodają, że wykorzystywanie szyfrowania przez indywidualne osoby nadal jest stosunkowo, a może inaczej, nie jest tak powszechne, jak powinno być. I to nie dlatego, że kryptografia nie zna właściwych rozwiązań, bo są na to właściwe rozwiązania, ale wiele produktów jest ciężkich do użytkowania. Są trudne, tak. I zawsze się dobiera poziom zabezpieczeń, taki minimalny poziom zabezpieczeń do tego, co chcemy osiągnąć. Natomiast często użytkownicy nie chcą, żeby zawracać im głowę i w tym momencie będziemy musieli przejść do filozofii. Filozofia cyberbezpieczeństwa, bo to jest znalezienie takiego balansu. Tak. I myślę w ogóle, że Mateusz, dla osób, które interesują się bezpieczeństwem, tak, danych i tak dalej, a są w IT i chciałyby trochę popatrzeć na, tak szerzej na to wszystko, to ta książka, Filozofia cyberbezpieczeństwa, jest mega dobra, dlatego że książka ma nie przestraszyć, a mnie przestraszyła. Bo zdałem sobie sprawę, że kurczę, jest tak dużo tych zagrożeń, powiedziałem kurczę jest dobrze. Tak dużo tych zagrożeń na świecie, w Polsce. I jak sobie pomyślę o tych ministrach, którzy nie ogarniają takiego menadżera haseł na przykład, to jest duży problem. A powiedz mi, ciebie przestraszyła, bo powiedzmy twoja wiedza o cyberbezpieczeństwie, o w ogóle bezpieczeństwie w IT jest wyższa niż takiego lajka? Tu od razu zwróciło uwagę na tym, że w sensie w jakich etapach jakby życia, w sensie elementach życia pojawia się to bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo w ogóle. Na przykład, że te kasowniki, że one są połączone z czymś tam i tak dalej. System biletowy. No wiesz, teraz człowiek o tym nie myśli, jak siedzi sobie tu przy kompie i tyle, nie? Ale potem masz... To się wypika pewnie, bo dostaniemy bana. To pokazało w ogóle, że ja wtedy pierwszy raz zalogowałem się na Pacjent Gov. A ty kiedy? Logowałeś się wcześniej? Nie. No właśnie. Widzisz? Ostatnich dwóch lat. I to pokazało właśnie, że to wtedy korzystasz z takich rzeczy. W ogóle książka zaczyna się od tego, że pokazuje pewne wykresy, gdzie jest technologia, a gdzie jest cyberbezpieczeństwo. I gdzie to jest bezpieczeństwo. I że
niekoniecznie nadąża cyberbezpieczeństwo za technologią. Że technologia to wyprzedza. I to jest trochę problem. A to nie jest zawsze taki trochę wyścig sił? No tak, nie? No tak, ale to zawsze nie może się to rozjechać. Tam są cztery takie wykresy, które to pokazują. No i cyberbezpieczeństwo w ogóle trochę jest tłumaczenia, co znaczy cyberbezpieczeństwo, jak masz to w ogóle rozumieć. I że jest to po prostu proces, na przykład coś, do czego się dąży i się utrzymuje. Okej. I tak sobie pomyślałem, że to jest tak samo jak z oprogramowaniem. Coś, do czego dążymy i utrzymujemy. A nie, że my kupujemy pudełko gotowego produktu i mamy, nie? To jest kupno samochodu, o który musimy dbać, musimy wymienić olej. A to jest bardzo ciekawe, bo tak samo było w tej książce, były różne szyfry, które można złamać właśnie brute force'em przez, powiedzmy, że złamanie danego szyfrowania brute force'em zajmie 10 lat, więc wiemy, że nasz system wytrzyma 10 lat. Podaję uproszczony przykład. I to oznacza w kontekście tego też utrzymania tych systemów, że to nigdy nie jest tak, że my zaprojektujemy, rozumiem jakiś system i on jest bezpieczny na zawsze, tylko zawsze jest to pewien wyścig i jakby będą również coraz lepsze narzędzia, coraz silniejsze komputery, więc my wraz z rozwojem technologii musimy również rozwijać nasze systemy bezpieczeństwa. To tutaj jest takie pytanie zadane, czy jest tak, że stworzymy system, który jest bezpieczny? I tutaj odpowiedź jest taka, że nie stworzymy, ale możemy zrobić, żeby jego złamanie było jak najdroższe dla atakującego. Tak. Im droższe jest to, tym system jest bezpieczniejszy po prostu. Powiedziałem inaczej. Musimy zrobić tak, żeby kradzież tych danych była droższa niż potencjalny zysk z ich wykorzystania czy sprzedaży. Tak, dokładnie. Cyberbezpieczeństwo to jest jeszcze jako poufność, integralność i dostępność powiedziane. I to mi się bardzo, bardzo podoba. Jest jeszcze jedna rzecz, no oczywiście jest dużo tych informacji, jeżeli chodzi o wojnę w Ukrainie i tak dalej, też jak atak na elektrownię był, który się nie udał, że ten atak w ogóle to nie jest coś, co robimy już teraz, w momencie się dzieje, że widzimy efekt w ciągu 5 sekund, nie? Tylko to jest proces, który się przygotowuje. Tam wiosną rozpoczęli już w ogóle. No i właśnie, jest coś takiego jak kill chain i to na przykład mega fajna, ciekawa rzecz, to jest coś, co składa się z 7 etapów ataku. Okay. I tu wtedy wcielasz się w osobę atakującą i masz coś takiego jak pierwszy etap rozpoznanie, czyli musisz wiedzieć, co chcesz w ogóle zrobić. Drugi to jest uzbrojenie. To jest konkretnie zebranie konkretnych narzędzi, których chcesz użyć do tego ataku. Trzecie to jest dostarczenie tych narzędzi do celów, czyli na przykład dodanie załącznika do maila i tak dalej. Nie? Widzisz, Mateusz, to jest bardzo ciekawe w ogóle. Jak dobry film szpiegowski. No dokładnie, James Bond, przy tym to się chowa. James Bond nigdy na kompie nic nie robił konkretnie. On ma ludzi od tego. Później mamy kolejny etap, eksploitacja, czyli to wtedy, gdzie wykonujemy złośliwe oprogramowanie. Instalacja potem jest dowodzenie i zarządzanie. To się nazywa command and control z języka angielskiego, a ja w ogóle od razu pomyślałem command and conquer. No, też tak. Nie? To od razu pasuje. No i realizacja celów. I to wszystko wynika z takiego wojskowego podejścia w ogóle i to jest fajnie wytłumaczone. To fajnie, że to jest na początku, bo to też ładnie wyjaśnia, że możesz postawić się w roli atakującego i wiedzieć, jak on będzie do tego podchodził, a wiesz, jak się atakuje, to będziesz wiedział, jak się bronić. I to jest bardzo ciekawe. Jedna rzecz, która mnie, Mateusz, uderzyła w tej książce. Coś, co panie Łukaszu, panie Arturze, nie mogę przeżyć. Jest napisane autentykacja. Uwierzytelnienie. Uwierzytelnienie. Nie ma autentykacji. I tu właśnie też było o tym wspomniane, że słowo uwierzytelnianie pochodzi od angielskiego authentication. Dokładnie. I nie możemy tego od razu sobie zmieniać. No, ogólnie książkę polecam. Dla osób z IT, jakbym powiedział, nie ma tu rzeczy takich mocno technicznych. Więc tu bym powiedział, że każdy może przeczytać książkę o filozofii cyberbezpieczeństwa. No, pewnie ona nie jest. Jakby odbiorcą nie jest osoba, która pracuje w IT. Jest to książka typowo techniczna, gdzie tam jest trochę więcej tych rzeczy technicznych. Ale myślę, że każdy powinien przeczytać i wiedzieć, jakie zagrożenia dookoła nas czyhają, jak mogą wyglądać ataki na przykład. I to polecam. I co polecasz? Polecam, bo fajna książka. 2 wieczory i ogarnięte i już możesz zrobić o tym odcinek. I już możesz zrobić odcinek, tak. Dobrze, więc słuchajcie. Polecamy jeszcze raz kryptografia, filozofia cyberbezpieczeństwa. Polecamy jeszcze raz kod, który znajdziecie w opisie. Piatki po. Piatki po. Dla Polaków piątki po. Możecie wpisać piatki po. Piatki po. To brzmi. Ale ważne, że jest rabat 28%. To się liczy. Dzięki, cześć. Hej.